Tramwaj, kierunek Kasprzaka. Witam Was tutaj, cześć tam wzdłuż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Tramwaj, kierunek Kasprzaka. Tak, dokładnie. Inwestycja już się rozpoczęła. Budowa już trwa w najlepsze. Co prawda nowego torowiska jeszcze nie widzimy, ale jednak dużo się już zmieniło i część torowiska starego zniknęło już. Natomiast co najważniejsze, może w skrócie opowiem, jak będzie wyglądać ta inwestycja. Tramwaje zmienią swoją trasę jeżdżące również na ulicy Wolskiej i od tego w sumie zacznijmy, bo tramwaje na ulicy Wolskiej aktualnie przy ulicy Elekcyjnej skręcają i przejeżdżają na północną stronę jezdni, natomiast po przebudowie tramwaje będą jechać dalej środkiem ulicy i będą przy skrzyżowaniu z ulicą Marcina Kasprzaka, Wolską i Redutową łączyć się z torowiskiem tramwajowym na właśnie ulicy Kasprzaka. To wszystko tutaj się połączy w jedną całość, dzięki czemu tramwaje będą miały przystanek podziemny, znaczy nie konkretnie podziemny, tylko przystanek, który będzie na poziomie minus 1 z otwartym oczywiście dachem, czyli wykopie, i później będą wyjeżdżać na górę, na powierzchnię. Także to jest z tej części trasy, przy której faktycznie rozpoczęły się już prace. No i jak to wygląda aktualnie? Po pierwsze, z najważniejszych zmian, jakie dla kierowców można zaobserwować, to już to, iż jedna jezdnia ulicy Kasprzaka została całkowicie wyłączona. Bezpośredni przejazd z ulicy Wolskiej w kierunku centrum, który był zapewniony tutaj do ulicy Kasprzaka, zniknął. Jest aktualnie całkowicie wyłączony z użytku. Tam teraz trwają prace przy budowie nowego przejścia podziemnego. Stare przejście podziemne musi zostać wyburzone, następnie musi powstać nowe i to będzie trochę trwać. Będzie to też robione oczywiście etapami, te nowe przejście podziemne. Nie mogą tego zrobić wszystkiego naraz, czyli mniej więcej podobnie jak my to na przykład na Warszawie Zachodniej, czyli najpierw jeden kawałek, później drugi kawałek. Trochę tak, trochę tak. Będzie to trochę trwać, w dużym skrócie. Co ważne, po przebudowie zniknie przystanek autobusowy Reduta Wolska 01, który się znajdował aktualnie na środku ulicy i miał bezpośrednio wyjście z przejścia podziemnego. Czy to jest jakaś duża utrata? Według mnie nie, bo aktualnie z tego przystanku żaden autobus nie korzystał i domyślam się, że w najbliższym czasie też nie byłby całkowicie tutaj niezbędny, bo obok też jest przystanek autobusowy na ulicy Redutowej bezpośrednio, przystanek Reduta Wolska 08 i on tutaj całkowicie może spełniać właściwie te możliwości. Obok przystanek tramwajowy, tak jak już mówiłem przed chwilą, będzie na poziomie minus 1 i to jest dosyć duża zmiana, ponieważ wyjazd z ulicy Kasprzaka w kierunku granicy miasta będzie się teraz odbywać na górze. Nie będzie dla samochodu przejazdu na poziomie minus 1 teraz, jak to było, tylko będą musiały samochody pojechać górą, gdzie też będzie przejazd właśnie przez ulicę Wolską na wysokości przystanku autobusowego Cmentarz Prawosławny. I to dosyć duża zmiana, bo faktycznie nie będzie takiego bezpośredniego przejazdu z pominięciem wszelkiej sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu. Będzie tu wszystko się odbywało no inaczej, po prostu nie będzie tego przejazdu, będzie trzeba wjechać na górę i będą dwie dodatkowe sygnalizacje świetne. To na pewno nie spodoba się kierowcom, no ale niestety tak to będzie wyglądać. Może niestety nawet bym powiedział, ponieważ za to tramwaje dużo zyskają, bo tramwaje będą właśnie jechać na dole. Czyli w dawnym miejscu, gdzie była ta ulica Marcina Kasprzaka z łącznikiem tutaj do Wolskiej, będzie właśnie przemieszczać się tramwaj, który, tak jak mówiłem wcześniej, będzie się łączyć z ulicą Wolską. Cały nowy przystanek tramwajowy będzie posiadać windy do siebie, no i oczywiście schody, nieruchome, ale zwykłe schody, i będzie do niego można się w ten sposób dostać. Obok samego przystanku, z tego co pamiętam, nawet będą przejście dla pieszych, żeby można było dokładnie dojść tam, gdzie się chce, czyli już tam bezpośrednio na poziomie minus 1. No i tak to mniej więcej, jeżeli chodzi o te główne zmiany tutaj, które się teraz już dzieją. Kolejna część, o której warto powiedzieć, to jest właśnie ulica Wolska, tutaj przy skrzyżowaniu z ulicą Elekcyjną. Tutaj z kolei możemy zaobserwować, iż znikają drzewa. I zanim od razu, już tutaj wiem, że ekolodzy się pewnie i tak odezwą, czyli nasz prezydent Warszawy mówi, żeby jak najwięcej było zieleni, drzewek i tak dalej, a sam właśnie wycina drzewka, to spokojnie, większość drzewek, przynajmniej tych młodych, zostało przeniesionych w inne rejony i wrócą w inne części tej inwestycji, jeśli dobrze pamiętam.
Natomiast no, niektóre drzewa były po prostu już zbyt stare i nie dało się ich stąd wykopać, więc musiały zostać ścięte. Ale toż dlatego, ponieważ torowisko będzie jechać tamtędy po środku. A w miejscu starego torowiska tramwajowego, które właśnie było po stronie północnej ulicy Wolskiej, będą jechać rowerzyści, bo będą mieli tam właśnie swoją własną ścieżkę rowerową. Jeżeli chodzi o przystanek tramwajowy Cmentarz Prawosławny, ten przystanek tramwajowy całkowicie znika, ale będzie tutaj przystanek autobusowy i domyślam się, że będzie na przykład na żądanie dla linii 105. Chociaż dokładnych szczegółów, jakie autobusy będą się tu zatrzymywać na tym przystanku, jeszcze nie mam. Także to są główne zmiany, no i tutaj oczywiście przy skrzyżowaniu z ulicą Wolską i Lekcyjną tam też są zmiany, ponieważ tam będą te nowe ścieżki, przejazdy rowerowe, no i oczywiście nowe całkowicie skrzyżowanie z odświeżonym wyglądem i designem. Kolejne zmiany, jakie faktycznie mamy już przy budowie, to jest trochę dalej, oczywiście na Kasprzaka, ale dopiero przy skrzyżowaniu z ulicą Płocką, czy też z Skierniewicką. Ponieważ tutaj zaczyna powstawać powoli nowy przystanek tramwajowy, który będzie się znajdować po środku tegoże całego węzła drogowego. O ile ulica Skierniewicka cały czas nie będzie mieć przejazdu na tutaj południową jezdnię Marcina Kasprzaka, to tramwaje będą miały możliwość skrętu zarówno do zajezdni Wola, jak i z zajezdni Wola na nową trasę na Kasprzaka, co jest dosyć dużą zmianą. O ile tutaj torowisko już wcześniej było, ponieważ jak możecie pamiętać, tamtędy już 10, 11 skręcały właśnie w kierunku metro Płocka, ale to musi się zmienić, ponieważ tutaj powstanie całkowity trójkąt tramwajowy, dzięki któremu tramwaj będzie mógł wjechać w każdą stronę, gdzie jest torowisko. Nie będzie takiego miejsca, gdzie faktycznie nie dałoby się skręcić, co oczywiście też ułatwia sytuację przy ewentualnych problemach, takich jak jakieś wypadki, czy objazdy, kiedy tramwaje muszą jechać inaczej. Także to zostanie tutaj zapewnione, natomiast tutaj jeszcze przy tym zakręcie prace nie trwają przy nowym torowisku. Co innego na Kasprzaka do tutaj Prostej. Na tym odcinku torowiska nie ma, zostało całkowicie rozebrane i tu będzie powstawać nowe. I z dobrych nowin to, co nie było dla mnie pewne, ponieważ tego nie było widać na wizualizacjach, przynajmniej ja tego nie widzę, to w tym też rejonie będzie właśnie zielone torowisko. I według mnie to bardzo dobra zmiana. Także będzie ładnie, zielono, estetycznie, jak i zresztą na dosyć dużej części ulicy Prostej, gdzie faktycznie były początki zielonego torowiska w Warszawie. No i tutaj, jak możecie zobaczyć, to, no, się to zmienia, tak? Nie mamy też sieci trakcyjnej aktualnie tutaj zamontowanej. Jest to wszystko przebudowywane i prawdopodobnie to będzie jeden z pierwszych elementów, który tutaj faktycznie powstanie z nowym torowiskiem. Dalej będzie faktycznie już powstawać nowa trasa tramwajowa, ale najważniejszym elementem jest po prostu, aby tutaj przywrócić ruch chociaż do ulicy Skierniewickiej dla tramwajów, bo jednak tutaj mimo wszystko niektóre osoby korzystały z tych tramwajów i to dosyć też mimo wszystko ważna trasa. Tak mniej więcej prezentuje się budowa nowej trasy tramwajowej na Woli, bo to jest oczywiście nowa trasa tramwajowa na Woli. Jeżeli taki materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Od razu mówię Wam, że tu się bardzo dużo zmienia i na niektórych elementach, o których dzisiaj nie powiedziałem, pojawiają się po prostu już różne elementy do budowy przyszłej trasy tramwajowej, jak jakieś akoplowanie, rury i tak dalej, ale tego nie mówiłem o tym filmie, bo też jak widzicie, zdjęcia były w dosyć specyficznym czasie, kiedy jeszcze był śnieg w Warszawie, ale to spokojnie był oczywiście kwiecień. Także kolejny materiał prawdopodobnie pojawi się już w kolejnym miesiącu. Do zobaczenia. A, no i jeżeli chcecie, abym się dalej tutaj rozwijał na YouTube, żeby było jeszcze więcej filmów i jeszcze z różnych ciekawych miejsc, możecie mnie też wspierać. Obok przycisku subskrybuj. Do zobaczenia. Cześć!